Za nami dożynki gminy Haszlach. Główne uroczystości odbyły się w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach. Oprócz obrzędów dożynkowych nie zabrakło występów artystycznych. Jestem ogromnie wzruszony, że się udało kolejny raz zorganizować imprezę, że zaangażowali się społecznicy i wszystkie organizacje społeczne. Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Miłośników Zamark, społecznicy, młodzież, Gmina Ośrodek Kultury. To jest wspólna impreza i kolejny raz się udało, bo te imprezy robimy dla ludzi. Gdyby ludzie nie przychodzili tak ochoczo, co było dzisiaj widać, pięknie się bawimy zawsze. I za to chcę wszystkim podziękować, że jesteście, że bawicie się razem z nami. Dziękuję. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary, który przyciągnął do Zamarskiego Parku tłumy. Gorąco było, bo na polu było ciepło, ale było, no super, było fajnie. Co można powiedzieć? Ludzie śpiewali, tańczyli. To nic więcej nam nie potrzeba. Pozdrawiamy wszystkich widzów OX.pl. Z góralskim pozdrowieniem Baciary. Yo-ho! Ten góralski zespół folkowy rozgrzał i rozkręcił publiczność w Zamarskach, która bawiła się doskonale. 2 lata temu byłem na dożynkach gminy w Goleszowie. Było piękny koncert zespołu Baciary. Więc podeszłem i powiedziałem: zapraszam serdecznie do Zamark za 2 lata. I tak się ta historia potoczyła, że zapisaliśmy termin 24 sierpnia 2019. I tak minęły szybko 2 lata. I dzisiaj był koncert na nowej scenie w Zamarskach. Piękny koncert, kolejne marzenie zamarskich społeczników. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna z DJ-em Alvaro. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.